Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę.
Rozumiem. Znalazłem jedyny ten list. Pokaż go! Ach, cholera! To mi też niczym nie pomoże. Nie powinniśmy byli pozwolić temu gnojkowi tak szybko zdechnąć. Nie wiesz może, jak dałoby się przekroczyć góry w północno-wschodniej części Chorinis? Może przez podziemny tunel. Magowie wody badają właśnie portal, który prowadzi w głąb gór na północnym wschodzie. Co to znowu za bzdura? Magowie wody! Nie masz lepszego planu? Nie. A więc jestem tu uziemiony. Dexter był moją jedyną nadzieją. Co chciałeś od Dextera? Przybyłam za gór, które rozciągają się na północno-wschodniej części wyspy. I tam też chciałem wrócić. Miałem nadzieję, że ten drań znał sposób na dostanie się tam bez statku. W pobliżu miasta portowego widziałem pirata, niejakiego skipa. Co za idiota! Czekałem tam przez trzy dni. Dlaczego pojawił się dopiero teraz? Jak tylko wrócą mi siły, spotka go nauczka. Co znajduje się po drugiej stronie gór? Mogę ci tylko poradzić, abyś się tam nie wybierał. To bardzo niebezpieczne miejsce. Taki chudzielec jak ty długo by tam nie pożył. Jeszcze jedno. I tak już za długo ze sobą gadamy.
Powinien być mądrzejszy. Nie doszło do mnie nic na tyle. Dużo by mnie to kosztowało. Nie zasłużył sobie naprawdę. Inaczej bym się do tego zabrał. Hej, ty! Naprawdę. Uciekał, jakby gonił go sam Beliar. Zwykle się z tobą zgadzam. To rzeczywiście prawda. Co masz do sprzedania? Czego potrzebujesz? Myślisz, że ja mam lepiej? Nie mówię ci przecież nic nowego. Nie zasłużył sobie na to. Nie trzeba więcej. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Naprawdę nie mój problem. Mówię to ja. Będę się lepiej trzymać. Nie zostawiam na szkole. Czy coś się w końcu zmieni? Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Nie wiem, czym on się tak zdenerwuje. Myślisz, że ja mam lepiej? To było oczywiste. Nie może o tym nie wiesz. Mam swoje zdanie. Czy coś się w końcu zmieni? Rzeczywiście prawda. Nie wiadomo, że szkoda można słyszeć po raz pierwszy. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Oczywiście, wszystko lepiej. I tak. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Nie można wierzyć we wszystko. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie mogło ci przecież nic nowego. W końcu i tak go oczywiście zdradzi. Nie doszło do mnie nic tak denerwuje. Czy coś się w końcu zmienił? Mówię to ja. Mówię to ja. To było oczywiste. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę pomagać się w terenie jego chodzi. Nie wiem już w co wierzyć. I to jest... Ode mnie nikt się niczego nie dozwolą właściwych ludzi. Mówię to ja. Nie może tak dalej być. To było oczywiste. Inaczej bym się do tego zabrał. Mam swoje zdanie. Nikt nie chce jeździć. Naprawdę wierzysz, że przecież wiedział o tym wcześniej. Będę się źle i trzymać na to z daleka. Nic mnie już nie dziwi. Nikt nie chce tego słuchać. Było dokładnie tak, jak znam się. To było oczywiste. Naprawdę wierzysz. Nie wiem, czy on się tak denerwuje. Nie sądzę, że coś się zmieniło. Myślisz, że ja mam lepiej? To było wiadomo od razu. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Nikt nie chce. Myślisz, że ja mam lepiej? Czy coś się w końcu zmieni? Trudno mi w to uwierzyć. Skąd ty to zrobiłeś? Czy coś się w końcu zmieni? Zupełnie się to uwierzy. Nie, tego nie został. Było dokładnie tak. Nie, nie doszło do mnie nic na ten temat. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Ja mam swoje zdanie na ten temat. Trzymam się tego daleka. To rzeczywiście prawda. Przyszło mi to do głosu. Czy coś się w końcu zmieni? Zupełnie nie mam czasu na takie rzeczy. Będę się źle i trzymać cię od razu. Lepska sprawa. Sam by na to nie wpadł. Przecież wiedział o tym wcześniej. Nie może tak dalej być. To tylko plotki. Czy coś się w końcu zmieni? Nie wiem już w co wierzyć. Będę się lepiej trzymać od tego zdania. Nie mówi się przecież nic nowego. Naprawdę wierzyć. To było oczywiste. Będę się lepiej trzymać od tego zdania. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę pomagać ci wbrew tego. Nie może o tym nie wiesz. Trzeba się nie uderzać w coś. Naprawdę wierzysz? Nie doszło do mnie zaraz. Ale nie, to nie dostał. Trudno mi w to uwierzyć. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Kiepska sprawa. Mam swoje zdanie na ten temat. Nie trzeba więcej mówić. Kiepska sprawa. Czy coś się w końcu zmieni? Uciekał, jakby gonił go sam Beliar. Nie trzeba więcej mówić. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Trudno mi w to uwierzyć. Przecież wiedział o tym wcześniej. Nie wiadomo już, komu można ufać. Było dokładnie tak, jak mówisz. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Tak, na razie zaraz powiedział. Trudno być tego pewny. Nie zasłużył sobie. To naprawdę nie mój problem. Posłuchał mi właściwie. To było oczywiste. Nie można wierzyć we wszystko, co się zrobiło. Nie wiadomo już, komu można ufać. Hej, ty! Nie zasłużył sobie. To było wiadomo od dawna. Jeśli chodzi o to bagienne ziele... Przyniosłeś moją paczkę! A teraz wszystko będzie już w porządku. Z pewnością będę na ciebie głosował. Będę się lepiej. Proszę tylko, pokaż mi. Jasne! Sam by na to nie wpadł.
powiedzieć o takich rzeczach. Nie trzeba mi więcej, że odmieniesz. To było oczywiste, ale to była jego decyzja. Trzeba się nie uderzyć. To naprawdę nie mój problem. Nie doszło do mnie się nigdy nie wiem, czym on się tak denerwuje. Co są za pomiędzy? Pomyśl, Bill mówi, że nie ma nic przeciwko celu. Jarvis sądzi, że się nadasz. Kort uważa, że możesz do nas dołączyć. Schiffer mówi, że musimy cię koniecznie przyjąć. Chyba ma o tobie bardzo wysokie mianie. Chyba przekonałeś Rozan, że jesteś wystarczająco silny. Reszta tajemników nie zajmuje żadnego stanowiska. Większość z nich czeka, aby przekonać się, czy przejdziesz moją próbę. W każdym razie wygrałeś już parę uczciwych pojedynków. Musisz się jeszcze długo starać, chłopcze. Jeśli chcesz do nas dołączyć, nie, musisz się trochę pomyśleć. Wszystko lepiej. Tego jest więcej. Jest ciekawe, jakby gonił go sam Belia. Co tam walisz? Cerbucha! Jasne. Jezu, co? Skąd masz towar? Mam swoje źródła. Chcesz się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? A kogo to obchodzi? Czy po zapalaniu masz jeszcze jakieś zajęcie? Nie w tej chwili. Czy kiedykolwiek próbowałeś grzybowego tytoniu? Brzmi interesująco. Dawaj. No dobrze. Zaczynamy. Czy kiedykolwiek paliłeś ten towar? Tak czy nie? Jestem ostatnio trochę zajęty. O, cholera! Na świętego Rombara! Ten towar jest za mocny. Lepiej go nawet nie próbuj. Ten świr z młotkiem mnie dobija! O kim ty mówisz? Nie słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucz o tym wariacie Felanie? Codziennie zabiera... Mogę się zająć Felanem. Chcesz mi pomóc? A jaki masz w tym interes? Ty mi to powiedz. A, o to chodzi. Dobra, jeśli przestanie... Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go przekonać. To świr! Dotrze do niego tylko wtedy, jak... Jeśli go Tutaj w porcie nikt nie zwraca specjalnej uwagi na walki. Ale jeśli kogoś tu okradniesz, albo zaczniesz coś kombinować z owcami, to... Zobacz... Zastanów się, pamiętaj... Hej! Co tam?
Od wielu dni próbuję naprawić. Krokwie dosłownie rozpadają się po ostatnich deszczach. Wkrótce to wszystko zawa... Chwila! Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda... Możesz... Nie, muszę... Od chwili obecnej lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają... Przestań... Zapomnij o tym, chyba że twoja głowa również potrzebuje Chwila! Hej, wszystko... Tak, muszę to tylko zreperować na czas. Chwila! Pożałujesz tego! Mądra decyzja. Nie próbuj tego ponownie. Ej, ty. Mądra decyzja. No dobrze, Przestaniesz walić. Nie, proszę, nie bij mnie, ale... Nie masz tu czego szukać. A ich obowiązki przejmują królewscy paladyni. Każdy, kto popełni przestępstwo lub sprzeciwi się królewskiej... Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Każdy mieszkaniec Korinis... Felan już nie będzie walił młotkiem. Słyszysz? Koniec z tym hałasem! W końcu. Myślałem, że ten koleś nigdy nie zrezygnuje. Zrobiłeś mi wielką przysługę. Wiesz co? Dam ci 30 sztuk złota. Hej, ty! Adam, to tylko gad... Możesz mi sprzedać parę wytrychów? Jeśli jak... Ujrzał tedy Adano... Hej, ty! Co chcesz zrobić? Od swojego czeladnika spodziewam się czegoś więcej niż zaglądania tutaj tylko od święta. Czy przyniosłeś chociaż trochę grzybów? Chciałeś grzybów. Mam tu kilka mułowych grzybów. A, te są najlepsze. Dobra robota. A tu kilka innych. Te nie są tak dobre jak mułowe grzyby, ale i tak je wezmę. Pokaż mi swoje towary. A z morza wyłonił się ląd. Było dokładnie tak. A na lądzie powstało wszystko, co żywe. Rośliny i zwierzęta. Wilki i owce. A na samym końcu Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, następuje. Od chwili obecnej lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Daj mi spróbować twego tytułu. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, niech wstępują w szeregi straży. Nie, ta mieszanka mi nie odpowiada. Ale może ktoś Daj mi spróbować twego tytoniu. Opowiada takie rzeczy. Mój mąż uważa inaczej.
Nie. Mam nową... Daj mi spróbować. Naprawdę sama widziała. Nie wierzę w to. Cóż za cudowny smak! Nigdy nie paliłem nic równie dobrego. Jak przygotowałeś tę mieszankę? Zmieszałem tytoń z miodem. Dobrze się sprawiłeś, ojcze sztuki fajkowej. Byłbym zachwycony, mogąc nabić me niegodne fajki tym arcydziełem. A zatem nabij sobie. Dzięki ci, synu szczodrości. Żaden inny... Gdzie ma... Dam ci dwie porcje. Od twojej mądrości... Jeśli pragniesz więcej, udaj się do Zurisa, mistrza mikstur. To bardzo typowe. Nikomu tego nie powiem. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się... I zobaczy, Ładanus. Hej, ty! To znowu... I zaklął Inosa, by ten odebrał człowiekowi swą boską moc. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. To naprawdę nie mój problem. Przyszło mi to do głowy. To niedobrze. Było dokładnie tak, jak mówi. Ktoś musi pracować. Hej! Jestem Hakon! W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń. On po prostu za dużo gada. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Co wiesz o zaginionych? Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w życiu. A wie tylko, ostatnio wydarzyło się coś niezwykłego. Był taki gość, chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo, jaki to wkrótce będzie bogaty. Twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy, choć wcześniej widywałem go, co dzień pomyślałem, że może aresztowała Lord André. Nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Nigdy nawet nie słyszał. Nie mogę zajmować się wszystkimi. A będzie jeszcze gorzej. Nie mów. Niech Inos będzie... Ale ostrzegam cię, jeśli... Chwileczkę, czy ja wyglądam na zło? Ha! Nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś... Nie mów. Ktoś cię... Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły. Przedstawił się jako Rengaru, o ile to na... A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań... Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja saki... Nikomu tego nie powtarzaj. Mógł... Ha? I pracuje niby... A czemu niby... Cały dzień. Chcę części złotej. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę. Mój mąż uważa inaczej. Ile? 50 sztuk złota. To całkiem... Ktoś musi pracować. Reagują tylko wtedy, jeśli się... Ostrożnie. Ostatnimi czasy zaczęło się to robić na... Więc lepiej... Postaram się. Pracuję niemal przez cały dzień. Co do... Tak... A będzie jeszcze gorzej. Więc do... Słyszałem co innego. Nie mogę się zajmować wszystkimi. Gdybym sama tego nie widziała... Mój mąż uważa inaczej. Stanął więc między swymi braćmi. Wcale mnie to nie... Słyszę o tym po raz pierwszy. Sądzę... Mój łuk!
ciemnej norze pełnej szczurów. Mam nadzieję, że nie wpakowałeś się w... Nie, robiłem już takie rzeczy. Tak czy inaczej? Przyszło mi to do głowy. To było oczywiste. Aby na to nie wpadło. Ode mnie tego nie dotknie. Kiepska sprawa. Ej, ty! Naprawdę w to wierzysz? To się nigdy nie zmieni. Co są pomy? Ink mówi, że Jarvis, Sonic, Kord, Cipher chyba przekonałeś. Reszta najemników, większość z nich trzech, w każdym razie wygrałeś już. Musisz się jeszcze długo... To tylko plotki. Trzymam się od tego z daleka. Trudno być tego pewnym. Ciągle to samo. Tak, naprawdę. Znasz już moje zdanie. Nie może tak dalej być. Jeżeli się o tego nie widzi, to przecież nie mogą pomagać na tajemnicy, bo tak. Liczymy tylko, że same się rozwiązują. Trzeba uważać na to, co się mówi. To się nigdy nie zmieni. Kto opowiada takie rzeczy? Przez to będzie jeszcze... Wcale mnie to nie dziwi. Trzeba uważać na to, co się mówi. Powinieneś wiedzieć lepiej. Naprawdę sądzisz? Czy coś się w końcu zmieni? Właściwie może być go tylko żal. Powinieneś wiedzieć lepiej. To żadna różnica. Tajemnica? O, tak, to bardzo typowe. Niczego jej już nie powiem. Nie wierzę w to. Przecież...
Hej! Dowiedziałeś się czegoś? Raczej nie. Hej, ty! Daj mi pierścień. Otworzę, dopóki Watras nie da mi znaku, że mogę ci... Hej! Możesz... Powiedz mi, czego... Hej! Hej, ty! Naucz... Język każdy z tych... Idź i sprawdź swoją... Naucz mnie... Nie mogę ci na razie pok... Hej, ty! Co dalej? Na co czekasz? Rusz! Czekaj. Cholera. Trzymaj się ode mnie z daleka z tą swoją magią. Widzisz? To nie było takie trudne. Daj mi pierś, dopóki Watras nie da mi znaku, że mogę... Chwila!
Chcę... Brakuje mi słów. Mogę ci zaufać. Watras powiedział mi o pierścieniu. Co? Watras? Świetnie. Ze wszystkich słuchaj uważnie. Nie rób głup... Będę uważać. Daj mi pierścień. Otwórz, dopóki Watras...